10 najbardziej kasowych pojedynków bokserskich w historii. Mike Tyson kontra Evander Holyfield. Pojedynek został nazwany finał i był zawodowym pojedynkiem bokserskim o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej WBA. Walka odbyła się 9 listopada 1996 roku w MGM Grand Garden Arena w Paradise w Nevadzie. Walka była pierwszą obroną Tysona tytułu WBA, a ponadto była to pierwsza walka tych panów. Holyfield miał problemy z sercem, musiał przerwać karierę, był niezwykle schorowany i nie wyglądał najlepiej w trakcie tej walki. Amerykańscy operatorzy byli pewni, że walka skończy się jego porażką przed czwartą rundą. Obiecali abonentom w takim wypadku zwrot 1/3 opłaty. Holyfield nie słuchał jednak głupiego gadania i postanowił pokazać, co potrafi. W piątej rundzie powalił Tysona na deski, a w 11 dokończył dzieła zniszczenia. Iron Mike był skończony. Była to jego druga porażka w karierze i pierwsza od 9 spotkań. Dochód, jaki zanotowano z tej walki, to 292 miliony złotych, czyli blisko 78 milionów dolarów. George Foreman kontra Evander Holyfield. Ponownie na tej liście. Prawa do organizacji tego pojedynku nabył Donald Trump, aktualnie prezydent Stanów Zjednoczonych. Wyłożył na to aż 11 milionów dolarów. Po wielu negocjacjach i przepchankach ostatecznie pojedynek odbył się w Convention Center w Atlantic City. Cenę per pay-view ustalono na 35 dolarów. Nie spodziewano się dużej sprzedaży, bardziej chodziło o przyzwyczajenie do takiej formy przed potyczką Holyfielda z próbującym odzyskać koronę poszukującej wpadce Mike'em Tysonem. Mimo wysokiej ceny, nowej formy płatnej telewizji bookmacherów, którzy nie dawali Foremanowi żadnych szans, kibice dopisali. Holyfield bronił w tym pojedynku trzech najbardziej prestiżowych pasów Mistrza Świata WBA, WBC i IBF. Pięściarze zafundowali kibicom w Atlantic City masę emocji. 42-letni wówczas Foreman przegrał jednogłośnie na punkty, ale kilka razy wstrząsnął czempionem. Wpływy to 330 milionów złotych. Floyd Mayweather kontra Miguel Cotto. W tej walce w 2012 roku zakochał się cały świat. Cotto był skazany na porażkę, ale pokazał w ringu kawał dobrego boksu i chociaż przegrał jednogłośnie na punkty, to zostawił po sobie dobre wrażenie. Kibice przyjęli werdykt gwizdami. Sam Cotto też miał później spore pretensje do sędziów. W ramach protestu nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Decyzja arbitrów nie odzwierciedla tego, co się działo w ringu. Widział to cały bokserski świat. Cały bokserski świat o tym mówi, powie, co tam się wydarzyło. Tak to wszystko skomentował prawnik Portorykańczyka. Mieliśmy jednak rozmawiać o pieniądzach. Dochód z tej walki wyniósł 352 miliony złotych, czyli 94 miliony dolarów. Cofamy się w 2 lata, 10 maja 2010 roku i starcie Floyd Mayweather kontra Shane Mosley w kategorii półśredniej. Walka cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem. Do MGM Grand w Las Vegas przyjechały wielkie gwiazdy boksu i show biznesu. Walkę oglądał m.in. Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, Will Smith czy Leonardo DiCaprio. Walka zakończyła się zwycięstwem Floyda Mayweathera, oczywiście. A dochód wyniósł 352 miliony złotych. Mike Tyson kontra Peter McNeely. Peter McNeely w 1995 roku miał okazję zmierzyć się z legendą zawodowych ringów. Liczący dziś 46 lat bokser stanął oko w oko z Mike'em Tysonem, który odbudowywał swoją pozycję po porażce z Busterem Douglasem, która była jego pierwszą porażką. McNeely odważnie rozpoczął walkę z bestią, ale szybko został sprowadzony na ziemię. Pojedynek zakończył się interwencją narożnika boksera z Bostonu, co poskutkowało jego dyskwalifikacją już w pierwszej rundzie. Po latach McNeely przyznał, że ta walka nigdy nie powinna mieć miejsca. Samo spojrzenie w oczy Tysona budziło u niego przerażenie. Wpływy z tej walki wyniosły 360 milionów złotych. Evander Holyfield kontra Mike Tyson 2.
czyli walka legenda z 28 czerwca 1997 roku, starcie o WBA Heavyweight Championship. No i ta walka przeszła do historii, ale nie ze względu na widowisko sportowe, ale ze względu na Tysona, który nie miał pomysłu, jak pokonać Holyfielda, więc w trzeciej rundzie stwierdził, że odgryzie mu ucho. Tak też się stało. Sam Holyfield stwierdził, że miał ochotę rzucić się na Tysona i również odgryźć mu ucho, ale stwierdził, że sobie odpuści, bo wiedział, że o tej walce będzie pisał świat i nie chciał być odbierany jako bestia, czyli tak jak Mike Tyson. Dochód z tej walki wyniósł 375 milionów złotych, czyli ponad 100 miliony dolarów. Mike Tyson kontra Lennox Lewis. Walka z 2002 roku. Ceny za bilety na ten pojedynek sięgały kilku tysięcy dolarów. Mimo to hala Pyramid Arena została wypełniona do ostatniego miejsca. Walkę oglądało 19 tysięcy osób na żywo. O promocję tej walki świetnie zadbali sami zawodnicy, zwłaszcza Tyson, który odgrażał się, że zje dzieci Lewisa, a potem zaatakował swojego rywala na konferencji prasowej i ugryzł go w łydkę. W ringu pięściarzy rozdzielał kordon policjantów, a później zaczęły się prawdziwe grzmoty. Iron Mike ruszył na rywala i wygrał pierwszą rundę, później dominował Lewis. Starcie zakończyło się jego zwycięstwem przez knockout 35 sekund przed końcem 8 rundy. Magazyn The Ring uznał później tę akcję najlepszym KO w 2002 roku, a dochód z tej walki wyniósł 419 milionów złotych, czyli 112 milionów dolarów. Floyd Mayweather kontra Oscar De La Hoya, czyli pojedynek, na który cały pięściarski świat czekał zapartym tchem. 5 maja 2007 roku w MGM Grand w Las Vegas zmierzyli się ci dwaj kapitalni przedstawiciele wagi super półśredniej. Czynnikiem, który w znacznej mierze zaważył na tym, że pojedynek ten doszedł do skutku, były potężne zyski, jakie obaj pięściarze zagwarantowali sobie z walki w Las Vegas. Ostatecznie De La Hoya wraz z dochodami z transmisji wzbogacił się o 52 miliony dolarów, a Mayweather o 25 milionów. Sam dochód ze systemu pay-per-view wyniósł rekordowy zysk w kwocie 136 milionów dolarów, co można przeliczyć na 509 milionów złotych. Wystarczyły 3 godziny, aby bilety na ten pojedynek zostały wyprzedane. Walka zakończyła się zwycięstwem Mayweathera, niejednogłośną decyzją sędziów. The Money był innego zdania. Wszystkie jego ciosy nie dosięgały celu. Przyjmowałem je na swoje ramię, dziwiłem się później, jak to możliwe, że wygrał wcześniej tyle walk, komentował amerykański bokser w 2007 roku. Floyd Mayweather kontra Canelo Alvarez. Oczywiście Floyd Mayweather potwierdził swój geniusz w pięknym stylu, odprawiając niepokonanego wcześniej Saula Alvareza, który aż 42 walki wygrał, z tego 30 przez knockout. Money wygrał z 23-letnim rywalem wszystkie rundy, choć sędziowie starali się ze wszystkich sił sprawić, by ta porażka nie wyglądała tragicznie w rekordzie. I chyba tylko dlatego jeden z sędziów wytypował remis. Otóż wpływ z tej walki wyniósł 150 milionów dolarów, czyli 562 miliony złotych. W 2013 roku pojedynek pobił wszystkie rekordy, m.in. najwyższe gwarantowane honorarium dla pięściarza, najdłuższy cykl konferencji prasowych czy największy dochód z biletów oraz umów z właścicielami barów, restauracji i kin. W 2015 roku te wyniki zostały jednak pobite. Floyd Mayweather kontra Manny Pacquiao. Walka ta została obwołana starciem stulecia w zawodowym boksie i zakończyła się zwycięstwem oczywiście Floyda Mayweathera. Wygrał on jednogłośnie na punkty i wywalczył trzy pasy mistrza świata WBC, WBO i WBA w kategorii półśredniej. Werdykt nie był zaskoczeniem. Przez całe 12 rund Amerykanin kontrolował walkę, bronił się umiejętnie i kontrował. W maju 2015 roku o tym pojedynku mówi cały świat. Walka stulecia, reklamowały ją media. Mayweather wygrał na punkty, tak jak wspomniałem. Po wygranej z Filipińczykiem nie przejmował się opiniami, jak mówi w wywiadach. Za ten występ zgarnął około 300 milionów dolarów. Dziś cieszy się sportową emeryturą i nie zamierza wracać do ringu. Otóż wpływy z tej walki to ponad, nie są do końca znane. Wiadomo, że jest to ponad
400 milionów dolarów, a biorąc pod uwagę, że sam zawodnik otrzymał 300 milionów dolarów, kwota ta musi być naprawdę o wiele, wiele wyższa. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie możecie posłuchać więcej ciekawych historycznych historii. Trzymajcie się, cześć!